Było do przewidzenia? Byś nie odkręcił ręki w życiu. Nie no, to zawsze jest problem. Znaczy powiem ci, że nigdy nie jestem pewny. Ja chcę zaraz zobaczyć u ciebie. Można by gotować na tym oleju. O. I wiecie co, no my sobie najlepsze miejsce wyobrażamy nieco inaczej. Wiecie co, cały czas nam to teraz spada, po prostu co kawałeczek, już chyba nie wiem, 10 raz czy któryś, nie, to zakręcasz? Serwis Niedźwiedź będzie robił sam z pomocą Pawła, który tutaj szczęśliwie i zna się, i ma odpowiednie narzędzia, klucze i wszystko, co tam potrzeba. Byś nie odkręcił ręki w życiu. Nie no, to zawsze jest problem. Co ci jest, pies? Co ci jest? Co tak patrzysz? A. To jest złe. Co? Przyglądasz się? Nie, ręką to jest nie do skręcenia. Tylko posmaruj zawsze. Wiem. Mówię, bo ale nie każdy wie, no nie? Ale ja, nie wiem, ja chuja wiem o autach, ale to wiem. Nie to wystarczy. No. I damy się jeszcze przewody. Znaczy powiem ci, że nigdy nie jestem pewny. Ja chcę zaraz zobaczyć u ciebie. Bo u mnie jest taka, że nigdy nie wiadomo ile jest oleju. Jedna strona pokazuje, że jest zero, a druga pokazuje, że jest za dużo. A nie, to nie jest tak źle, ale ja nigdy nie jestem pewny. O kurwa, jest czysty. O ja pierdolę. Można by gotować na tym oleju. O. Ważne, żeby ci się nie przelało dole. Czekaj chwilę, zawsze odczekaj, jak dasz, no chociaż jest dosyć wąski lejek, to nie powinno normalnie wlatywać. Szeroki lejek to wtedy jest problem. To do samo mówię, dobra, wystarczy na razie. Lepiej trochę za mało niż potem za dużo, bo poczekaj, bo uszczelki pójdą. No niech sobie postoi chwilę, zaraz go odpalę. No ma w tej chwili maksa. A? Mam w tej chwili maksa na razie, zaraz. Ale do filtra dojdzie tego, to zaraz. Dokładnie, zaraz filtr pociągnie. A ty możesz go bez tego opalić, tak jak teraz. Tak. Bez interkulera. Był do przewidzenia. Widziała to jest sekundę. Aha, tutaj pompujesz. Tego pompujesz. No odpalił na tej reszcie co było. Tak. Znaczy teraz. No prawie nie odpalił no praktycznie. Sandra and Mara, Marie and Mara.
Bija numara, poluje numara, manito gemara. Sunu societe yangaduna, sunu societe yangaduna. Nanu amfaida, nanu amfaida, nanu respecte sunu gambia. Sunu societe yangaduna. Sono societe yangaduna, nanu amfaida, nanu amfaida, nanu respecte sunu gambia. Jaki fajny ten instrument jest. Niesamowite. It's very culture, you know. Uh-huh. This natural. Yeah, this is the skin. Yes. Uh-huh. And what animal is this? Yes, this is Shiva. Shiva. Yes. Whatever it is. you know that that is calabash. Ah. Yes. It looks beautiful and the sound is absolutely amazing. It's a radio. Uh-huh. Yes. Very nice. Z kokosy mała, taka minimalna. Aha, widzę, no, ta palma ma kokosy. Super. To jest właśnie taka 3 metrówka, które mają tak mało, nie? Aha, to są te 3 metrowe, co tak, mówiłaś. Tak, to są te małe, one są zgany tam gdzieś z południa, nie? Aha. Ale oni tu je tutaj przywieźli i też, widzisz, funkcjonują. Rosną. Aha, te palmy kokosowe po prostu nigdy nie rosną wyższe, one rosną... No, patrz, ile ma kokosów, ja właśnie podejdę bliżej, żeby było widać. O! Zobaczcie. I prawie, że prawie ręką można dosięgnąć, no. Będzie, zobacz, to jest ta sieć typowo gambijska. Uh-huh. I to jest rzucana sieć. To jest tradycjonalne łowanie ryby na tą z tymi. Uh-huh. I on po to do tyle wchodzi w wodę. Uh-huh. Widzisz to? I to jest no, rozumiem, widzę. Mają tak malownicze kawałek świata tu. Aha. Zobacz, to. Ale zobacz, jak pani jest pięknie ubrana. Nie? Nie, tak, ta czapla tam siedzi na tym baobabie. Aha. Może tu jest normalnie. Fajne ja miejsce. I tutaj jest tak spokojnie. Taki głowy skopy tu jest. Tak. Pani tam obrabia rekinka. No, very nice. Popatrzcie, jaka ogromna głowa. Aha. No. Wielka. Tutaj panowie budują nową łódź. Wow. Bija numara, poluje numara, manito gemara. Sunu societe yangaduna, sunu societe yangaduna. Nanu amfaida, nanu amfaida, nanu respecte sunu gambia. Sunu societe yangaduna, sunu societe yangaduna. Nanu amfaida, nanu amfaida, nanu respecte sunu gambia. Nie, bo to jest, bo macie to, ale bo cholerę ma się męczyć, no. Tym bardziej, że palma jest strasznie odporna na uderzenie. No. To nawet ten zegę się zniszczyć na palmie. No. A nie idzie całego tego piździka tam rzucić sobie? Palmowe ognisko. Piękna sprawa. O kurwa, ale to się pali. Palma się pięknie pali. Palma jest super. Oni palmę palą, no to gotują palmą, nie? No i tak, jak to się mówi, wszystko co dobre kiedyś się kończy, szybko się kończy. No i ten czas tutaj u naszych nowo poznanych znajomych też dobiegł ku końcowi.
Jedziemy dalej odkrywać jeszcze trochę Gambię i później jeszcze kawałek zapuścimy się dalej w głąb czarnej Afryki. Pięknie dziękujemy. Pięknie, proszę bardzo. Po prostu. No, buziaki. No, na razie. Na razie. Cześć. Tych, którzy tak jak my potrzebują wody, to są tutaj w Gambii takie ujęcia. Po prostu niektóre osoby przy swoim domu robią takie ujęcie dla wszystkich. I oczywiście są też ujęcia przy meczetach, tak więc zawsze przy meczecie jest woda, tam zawsze można dostać. Lub właśnie w takich... Jest, woda jest. I tu zaraz sobie nabierzemy. Hello. Przy okazji urozmaicimy życie dzieciom, bo się będą dziwić, co tutaj ci biali robią, nie? To nie jest takie dla nich naturalne. Po pierwsze, tutaj turystów w ogóle nie ma. Ok? A już na pewno nie przyjeżdżają nabierać sobie wodę. Cześć. Okay, like you take water here as well or not? No? Yes, you take water? We also need water, you know? O, tam idą jeszcze dziewczynki. Jeszcze więcej dziewczynek. Dziewczynka poszła się napić wody. Przy okazji dodam, że właśnie tutaj w Gambii, a przynajmniej tu, gdzie teraz się poruszamy po tych różnych wioseczkach, to te dzieci nie są takie rozpuszczone. Nie są, że wyciągają ręce, że chcą jakieś podarunki czy cokolwiek. W ogóle nie oczekują niczego i to jest super. Są miłe. Przychodziły tam do nas do samochodu, też wiadomo, podziwiają, nigdy czegoś takiego nie widziały, ale po prostu takie to jest naturalne, tak więc było bardzo, bardzo sympatycznie. Wiecie co, cały czas nam to teraz spada, po prostu co kawałeczek, już chyba nie wiem, 10 raz czy któryś, nie? To zakręcasz? Jakiś kurwa, nie wiem, masakra. To gorące teraz. No,
No dobra, tak, więc jest opcja takiego izolacji. No i najdziwniejsze jest to, że my żeśmy przyjechali co jakieś 10 tysięcy kilometrów chyba, nie? I to było ok, a teraz nagle kurczę to się poluzowało i za cholerę nie da się tego z powrotem po prostu skręcić, cały czas się to rozluźnia. Zobaczymy jak teraz. No to zobaczymy. Tak więc wylądowaliśmy na takim poletku, takim wykoszonym ugorze na końcu wsi, no kawałek za wsią, wieś jest tam, w tamtą stronę, ale niestety nie jesteśmy nad rzeką. Rzeka jest tam, ale około kilometr, no tak mniej więcej z dachu, jak niedźwiedź wszedł na samochód, to tam widać, tam może na linii, na horyzoncie widzicie drzewa, tam drzewa palmowe i tam właśnie jest rzeka, ale jest to no trochę daleko i jakby nie ma tam drogi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Więc mamy takie, jakby Wam tu powiedzieć, no. To nie jest najgorsze miejsce, w jakim żeśmy spali, ale też nie najlepsze. A najgorsze mieć oczekiwania, nie? Ponieważ znajomy powiedział nam, że to było najlepsze miejsce w Afryce, w jakim on spał. I wiecie co? No my sobie najlepsze miejsce wyobrażamy nieco inaczej, nie? Nie wiem, jakie wy macie wyobrażenia. Właśnie o to chodzi, że ludzie mają różne oczekiwania, nie? I najgorzej właśnie sobie coś tam w głowie ustawić. Ale nic, poopowiadam wam, co tutaj jest. Więc tutaj, jak widzicie, ktoś ma ogródek warzywny i tutaj rosną papryki. O! Widzicie? I to niektóre już fajnie sobie kwitną, znaczy owocują. Tutaj sobie ktoś przychodzi odpoczywać. Ja przypuszczam, że tutaj się wypasa zwierzęta. Właśnie w Afryce jest tak, że ze względów bezpieczeństwa oni wykaszają, dlatego też podwórka to są takie klepiska. Dlatego, że według nich taka goła ziemia, nie? Tak jak tu, klepisko takie, to jest bezpieczna ziemia. Natomiast w, wiecie, takich zaroślach różnych, no to tam się kryją węże i różne inne jadowite stworzenia, które są po prostu niebezpieczne, tak więc to się wszystko wykasza, żeby było. Natomiast tam, gdzie mają właśnie warzywniaki, takie jak tutaj ogródki robią, to robią takie zagródki, robią takie ogrodzenie, dlatego żeby znowu nie zżarły wszystkiego ich zwierzęta, kozy, krowy i tak dalej, nie? No bo coś chcą pouprawiać. Tutaj też papryka na tym drugim poletku. Tu jakiś wąż, więc skądś ciągną wodę, taki gruby wąż do podlewania. A tutaj jest kolejne poletko,
w którym właśnie uprawia się ten korzeń. Ja zapomniałam właśnie nazwy tego, ale to jedliśmy w tym jednym z dań, które ta dziewczyna przygotowała. I ja wiem, że to jest właśnie ta roślina. Może jak ktoś wie, no to może napisać w komentarzu, tak? Roślina, której liście o tak do złudzenia przypominają marihuanę, ale to nie jest marihuana. Aczkolwiek taką też niektórzy sobie tutaj gdzieś uprawiają, ale no to nie jest takie jakby legalne, tak? Tam tu nie wnikamy, po prostu nie wnikamy, bo to nie będę na takie tematy tutaj dyskutować. Więc tutaj jest kolejna dróżka. Tam jest jakaś dróżka w drugą stronę, ale te dróżki, po której ja teraz idę, biegną równolegle do rzeki. Ludzie nie idą nad rzekę, bo uważają, że jest niebezpiecznie. A tutaj już jak żeśmy się rozbili, to tutaj jeden pan akurat przejeżdżał rowerem, już prawie o zmroku, i on powiedział, że jest, ale nie iść, bo niebezpiecznie, bo tam są krokodyle i hipopotamy. No i właśnie wam pokażę, jakby ta droga. Ojeny, ja myślałam, że tu wąż leży. Słuchajcie, popatrzcie na to. A to jest autostrada z mrówek. No niesamowite, popatrzcie. Kurczę. Ale jaja, nie? No właśnie fajne takie rzeczy są, jak się śpi na dziko i w ogóle jak się troszkę poza Europę wyjedzie, to trochę można się poczuć jak David Attenborough. No i teraz tutaj ja spróbuję troszeczkę wejść. Ja mam długie spodnie założyłam, żeby troszeczkę, i mam długi rękaw. No ale chyba za bardzo się właśnie zapuszczać nie będę, bo w ogóle nawet nie wiem, gdzie ta dróżka prowadzi. Czy w ogóle tam dalej się da przejść? O, nawet dróżki już nie widać. Tak szczerze. No i oczywiście, gdzie są ludzie, tam są także śmiecie. Tak więc ja nie wiem, co ci ludzie mają w tych głowach. Więc naokoło tego miejsca, gdzie tam sobie ktoś tu ma to legowisko, to wiecie, jakieś narozrzucane, jakieś opakowania. O, po mleku. O, jakieś różne foliowe torebeczki. No po prostu wiadomo, że coś tutaj przyszedł, jadł. Czy jedli i pach, wyrzuci. Bez sensu, po prostu. Tutaj jakaś bańka plastikowa, nie wiadomo co to. Nie wiem. Oj, no szkoda, szkoda. No, świadomość ludzi jest bardzo mała. Nic to. Idziemy z dziećmi na spacer. Tutaj taka w miarę szersza jest ścieżka. Tam jest takie wzniesienie, taka górka mała. Zobaczę, czy tam jakaś droga jest, czy można by było wejść na górę. By było fajnie, bo by było widać troszkę co dookoła, nie? No, dzieci się wyspały. My niestety mieliśmy noc, kurczę, jak po prostu straszną, straszną, bo okropnie gryzły komary, ale to po prostu strasznie. I ja nie wiem, jak one wchodzą, wiecie, do namiotu, bo wszystkie dziury pozatykane. Ale po prostu robiłam po prostu polowanie. Hello, hello, hi, how are you? Chodź, nie bój się, Tobiaszku. On oczywiście się boi. Chodź, chodź. No, he's afraid, you know? Yeah, he's afraid. Yes, he's afraid. Yeah, is this the way to go to the river? Yes. Okay, maybe we will go. I don't know, we'll see. Chodź, Tobiaszku, nie bój się. Chodź, idziemy, chodź. No, super. No to było bardzo miłe, jak słyszeliście. Nie chciałam tak bezczelnie tam panu w gębę nagrywać, ale bardzo sympatyczny człowiek, więc ten nasz znajomy spędził tutaj 4 dni, nie? Więc mówił, że było zarąbiście, nie? No więc właśnie o to chodzi, nie? Zawsze takie może walory estetyczne, czasem inne rzeczy przemawiają, że się zostaje w jakimś miejscu nieco dłużej.
Na wszelki wypadek zapięłam dzieci, bo jakby tam faktycznie były jakieś krokodyle, a to raczej nie chcę, żeby Tobi czy Bela były dla krokodyla na śniadanie, nie? O, przebija się słońce, może nawet nie będzie taki beznadziejny dzień. No jest, jest rzeka. Są jacyś rybacy, widzę tam. No super. Tutaj ta rzeka Gambia, no nie jest taka super przejrzysta, nie? Ona taka błotna jest. Więc ja to raczej nie pójdę się kąpać. Widzę, że nie widać żadnych hipopotamów. Ale wierzę, że są. No, chodź tutaj Tobi, tam nie, chodź tu. Tutaj kawałeczek dalej znalazłam jeszcze taką małą plażyczkę. Zobaczcie, super. Naprawdę. Kurczę. Normalnie, powiem Wam szczerze, że w taki fajny słoneczny dzień to aż by się nawet chciało do tej takiej mętnej wody wejść. A jak tam Tobi? Słodka woda? No jak piją, to znaczy, że słodka. A powiem Wam jeszcze, że po drugiej stronie, tam gdzie widać właśnie takie duże zarośla, dużo zieleni, tak? To tam jest rezerwat przyrody, National Park, Park Narodowy, w którym są szympansy. Ale żeby te szympansy zobaczyć, to trzeba komuś zapłacić po prostu. No. Zapłacić i on pokaże, w którym miejscu są. Tam w określonych godzinach je karmią 2 razy dziennie i wtedy można je pooglądać. Bo tak to one się po prostu chowają i no, nic nie da się wiele zobaczyć. Ale my mamy tutaj po drugiej stronie. My nie chodzimy w takie miejsca, właśnie być może pojedziemy w jedno lub dwa, bo ze względu na psy no troszkę jesteśmy ograniczeni, nie? Zobaczymy potem, jak to się wszystko potoczy. Gdzie mi tu teraz myjesz, jak ja pożegnanie chciałam filmować? Pa! Na razie! Cześć, cześć!